Dobrze. Miał rację. Z ramienia broni do ziemi. Spójrz w broni, jest niechętnie. Zaraz. Będzie wyrównania? Pluto! Brawo! Równaj się! Przez prawo! Brawo! Ale po wodzie doświadczony oficer, więc na pewno zdąży się odwinąć we właściwą stronę. Ja myślę, że zniknąć za horyzontem, ja już woli i grupa kozaków. Trudno rozeznać, co jest właściwym celem polskiej piechoty. Czy pruska piechota, czy raczej kozacy właśnie? Poszczególne sekcje, które są poprzedane przez podoficerów, którzy kierują ruchem, powtarzając rozkazy prowadzącego oficera. Żeby sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać, rozłóżcie Państwo sobie komputerowo tych mniej więcej 30 żołnierzy razy 1000 dunek do torby, do skórzanej torby, którą miał z tyłu, którą nazywamy ładownicą. Wyciągał ładunek, odpiąwszy kurek karabinu, wrzucał do środka, czy najpierw wrzucał, odgryzał kulę, wrzucał ładunek z kulą do środka, przybijał stemplem, odciągał kurek, mierzył, strzelał. O, a się ten... Po 2 minut. W związku z tym taka mniej więcej była szybkostrzelność przychwała o właśnie pokrywający pole bitwy. Fajny strzał pozdrawiała wolne życzenie. O, proszę Państwa, tam miał po prostu chyba. Patrzymy, co tam się dzieje. Bo... Zwróćcie Państwo uwagę, jak połyskują w słońcu blachy na rogatewkach polskich żołnierzy. Jeśli taki żołnierz stał gdzieś w polu, był tak zwanym szyldwachem, czyli stanowił taką czujkę, taki błysk, taki refleks mógł go łatwo zdradzić. Oczywiście w starciu bezpośrednio nie miało, tak jak tutaj, nie miało to większego znaczenia. Niemniej jednak regulaminy starały się, aby żołnierze stojący na wedecie zasłaniali te elementy, które mogą błyszczeć. Doszliśmy zresztą bardzo daleko od czasu, w którym jesteśmy. 200 lat temu oficerowie starali się wyróżnić od żołnierzy, mieli mundury inne. Dzisiaj na polu walki oficer stara się maksymalnie podobnić do żołnierzy, bo od tego są snajperzy przeciwnika, żeby właśnie oficerów przede wszystkim likwidować czy ranić. Taki był przypadek, jak Państwo wiecie, tydzień temu raptem z naszym kapitanem w Afganistanie. To jest dokładnie właśnie tak to wygląda na polu walki, że wszystkich tych, którzy są istotni dla przeciwnika, łączność siewców, artylerzystów,